Teraz o wystąpienie proszę marszałka Senatu, pana Bogdana Borusewicza. Panie marszałku. Panie prezesie, panie prezydencie, pani marszałek, panie premierze, szanowni zgromadzeni. Doroczne zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego stwarza doskonałą okazję do krótkiej refleksji oraz podsumowania naszych starań w zakresie dostosowania systemu prawa do orzeczeń Trybunału. Cieszę się, że mogę w nim uczestniczyć i traktuję to jako zobowiązanie, które kilka lat temu podjął Senat Rzeczpospolitej. Rok 2012 przyniósł kolejne wyroki Sądu Konstytucyjnego w kwestii zgodności aktów normatywnych z Konstytucją oraz ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi. Z punktu widzenia obu izb parlament szczególnie interesujące były te, które dotyczyły ustaw, zarówno tych uchwalonych w ostatnim czasie, jak i ustaw obowiązujących już kilka lat lub nawet kilkanaście. Nie brakowało orzeczeń w sprawach postrzeganych jako ważne społecznie, jak na przykład możliwości wzruszenia decyzji organów rentowych bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych. Szerokie oddziaływanie miał także wyrok w sprawie dotyczącej podstawy wymiaru zasiłków chorobowego i macierzyńskiego dla osób prowadzących nierolniczą działalność gospodarczą. Podobne znaczenie miał też wyrok w sprawie uwzględnienia urlopu macierzyńskiego przy naliczeniu trzynastek. Pragnę przy tym podkreślić, że trzy zmienionych tu rozstrzygnięć Trybunału spotkały się już z reakcją w postaci senackich projektów ustaw. Senat zajmował się również wyrokami wzbudzającymi duże emocje społeczne, choćby kwestie pozycji Polskiego Związku Działkowców. Problematyka rodzinnych ogrodów działkowych nadal nie znalazła swojego ostatecznego rozstrzygnięcia. Wśród proponowanych w Sejmie w tym zakresie przez inne podmioty dysponujące inicjatywą ustawodawczą znajdują się projekty, które w nierównym stopniu realizują wskazania Trybunału. Wymagają więc wnikliwej analizy pod kątem zgodności ze standardami konstytucyjnymi. Wykonanie niektórych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego stanowi wyzwania natury legislacyjnej. Dzieje się tak nie tylko wówczas, gdy w grę wchodzą pewne zaszłości historyczne, ale również wtedy, gdy mamy do czynienia ze znacznym skomplikowaniem regulowanej materii. Przykładami mogą być wyroki dotyczące z jednej strony praw najemców byłych mieszkań zakładowych, które zostały nieodpłatnie przejęte przez spółdzielnie mieszkaniowe, a z drugiej zaś dalszych losów hipoteki ustanowionej na udziale we współwłasności nieruchomości w sytuacji, gdy dochodzi do zniesienia owej współwłasności. Chcę poinformować Państwa, że i te orzeczenia Trybunału znalazły swoją odpowiedź w postaci przyjętych przez Senat projektów ustaw. Ogółem od momentu podjęcia przez Senat zadania dostosowania naszego ustawodawstwa do rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego wnieśliśmy przeszło 120 projektów ustaw. Natomiast w obecnej kadencji wystąpiliśmy już z 28 projektami wykonującymi wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Panie prezesie, szanowni państwo sędziowie, proszę przyjąć wyrazy uznania i podziękowania za waszą pracę. Orzecznictwo Trybunału jest tak szerokie i tak ważne, że nazwisko, sposób interpretowania prawa związane z nazwiskiem pewnego ministra
prezydenckiego odeszło do historii. W tej chwili miałby bardzo duże problemy w tej sytuacji, przy tych orzeczeniach Trybunału, aby taką interpretację, jaką pamiętam, stosować. Dlatego dziękuję Trybunałowi za tą aktywność i także za racjonalne podejście, w której oczywiście konstytucja jest najważniejsza, ale także ważne są możliwości, aktualne możliwości państwa, bo przecież budżet nie jest z gumy. Dziękuję bardzo.